Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arrakis, a to jest 19 odcinek z gry God of War Ragnarok. W dzisiejszym odcinku będziemy ratować wilka oraz zabawimy się troszeczkę z Grylą. Zapraszam do oglądania. Angerboda czeka na nas już na dole, tak więc pędzimy za nią. I dzień dobry, mamy troszeczkę przeciwników. Ładnie, bardzo ładnie. Szybki i skuteczny. Dobra, tutaj coś leży, podnosimy. Są i kolejni przeciwnicy. Elegancko. I jeszcze Tatzelwurm nam się tutaj przypatoczył. Pięknie wyhaczył. Ładnie. Jeśli natkniemy się na Grylę, proszę, nie rób nic drastycznego. Czemu? To moja babka. Że co? Nie zawsze taka była. Kiedy dowiedziała się, że ojciec nie zamierzał uniknąć swojego losu, zmieniła się. Rozumiem. I mamy wpis na temat Gryli. Już go odpalamy. Gryla. Gryla to babka Angerbody. Normalnie cieszyłbym się na myśl o spotkaniu z jedną z nielicznych pozostałych przy życiu gigantek, ale jej relacje z Angerbodą są delikatnie mówiąc napięte. Może nie tak, jak to było ze mną i ojcem przed tą podróżą, ale wydaje się, że Gryla w jakiś sposób zraniła Angerbodę. Ponoć Gryla zmieniła się po tym, jak ojciec Angerbody postanowił nie walczyć ze swoim przeznaczeniem. Wcześniej widzieliśmy bezduszne zwierzę. Czy ona pozbawia żywe istoty dusz? No wszystko na to wskazuje. Generalnie rzecz biorąc, dusza to jest całkiem ciekawa zabawka. Musimy jakoś przedostać się dalej. I tutaj możemy się wbić. No i co nam liściu tu pokazuje? Że mamy skialfę. Elegancko. Wbijamy się do środka. Patrzę. Teraz góra. Góra. I mamy kolejną skialpę. I ceramikę mamy jeszcze. Dobrze. Srebro wjechało. Więc my stąd wyjeżdżamy. No i lecimy. Lecimy. O, Wulwer! Dzień dobry! Jestem z tobą! Dobra. Jedziemy. Piźnij sokołem. Dobra. Jedziemy. Elegancko. Oj, nie zdążyliśmy. Ale w sumie mamy jeszcze wilka. Dlaczego z niego nie korzystamy? Ładnie. Bardzo ładnie. No i mamy jeszcze Tatzelwurmy. Elegancko. Jedziemy. Ładnie. No i dobrze jest. Gigantów tu mieszkało? W przeszłości? Pytasz o swoją matkę. Zanim mnie urodziła, wiodła inne życie. Ale nic a nic o nim nie wiem. Przykro mi. Tym nie pomogę. Twoja matka opuściła ścieżkę gigantki, zanim się urodziłam. Wskakujemy do góry. Angerboda zrobiła nam przejście. To jej się chwali. Ewidentnie włazi tam, gdzie my nie potrafimy. I to jest dobre. Otwieramy skrzynię. Bierzemy zawartość. Ładnie, skóra, drewno, przyda się. Zdrowie troszeczkę podreperowane. Lata, idź! To dom Gryli. Nie świeć się. Pewnie nadal sprawdza pułapki. Ale w środku mogą być zwierzęta. Musimy działać szybko.
Dobra, a ta strona? Jak wygląda ta strona? No tutaj się mu nie wbijemy, tak więc lecimy na drugą stronę hacjendy. Na górze jest inna droga. Jest chopka. Musimy tam dotrzeć. Więc na pewno musimy dotrzeć do tej chopki i przelecieć na drugą stronę. O, proszę, 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 jak sprytnie ukryte. Czekaj, zrobię ci przejście na górę. No dobra, dajesz, dajesz. Po co gryli dusze zwierząt? Chcę przez chwilę żyć tak jak one. W końcu zaznać wolności. Biec ile sił w nogach i poczuć wiatr w sierści, martwiąc się jedynie tym, co ma upolować i gdzie spać. Ale to tylko iluzja. O. No, koleżanko, ruchy. Co jest? Okej. Mamy już przejście. Tak więc lecimy. No i jesteśmy na chacie u Gryli. Gryla ma skrzynię ze srebrem. To pasuje. No i lecimy. Lecimy, bo szkoda czasu. Gryli wciąż nie ma. Wow, to wszystko takie duże. Gdzie jest wilk? Tutaj są drzwi do piwnicy. Może trzyma zwierzęta na dole? Klucz jest już w zamku. Przekręćmy go. Los. Hej, znamy moją przyszłość. I nie ma w niej śmierci z rąk twojej babki. To tak nie działa. Prawie... Mam. I jedziemy dalej. Dobra, tędy żeśmy przyszli, schodzimy na dół. Tu mamy kamolca, więc już go ogarniamy. Lecimy na drugą stronę. Podnosimy srebro. I wracamy do Angerbody. Proszę bardzo, jak pięknie i sprawnie to wszystko idzie. O, ceramika była jeszcze. Ceramika ogarnięta. O, i tutaj mamy coś jeszcze ciekawego. Również srebro. Kolejne wielkie drzwi, z którymi nic nie możemy zrobić. Musimy. Dobra, idziemy do Angerbody. O, dobra. Jest kamolec ogarnięty. I co? Tutaj jest drugi kamolec. Tam coś jest. Dobra, wracamy z powrotem. O, proszę bardzo, jest kolejny kamolec ogarnięty. No i nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do Angerbody i lecieć dalej. I przy okazji tak, podnieść srebro. Rozejrzeć się po piwnicy babuni. Dobra, nic tutaj nie ma. Jedziemy dalej. O! Dobra, mody już praktycznie idzie samoczynnie, więc coś ciekawego tutaj znajdziemy. Nic nie czuję. Tak jak przy tamtym. Zabrała mu duszę. Nic już nie poradzimy.
Zatrzymaj. Co ty chcesz? Któryś może ci nie podpadł? Kiedyś? Co? Nieważne. Dobra. Nie. Nie możesz. Podobno mam wiedzieć, co robić. Tak, ale kiedyś. Dopiero ci je dałam. No wiem. Ale... kiedyś muszą wyjść. Tak? Bez tego wąż i tak umrze. Jesteś pewny? Nie. Nie wiem, co mam teraz robić. Dobra. Razem, tak? Vecchia. 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 To wszystko? Dokąd idzie? To coś dało? Ja nie wiem. Masz. Co, już się poddajesz? To twoja odpowiedź... To nie tak! Posłuchaj. Myślę... że powinna się mieć. Loki, jesteś pewny? Mów mi, Atreus. No widzę, że strategia młodego jest bardzo prosta. Narozrabiać, a potem sieknąć focha. Niczym rasowa gimnazjalistka. No cóż, jest jak jest, inaczej nie będzie. Schodami na górę. Przepraszam, ja tylko... Wracajmy tą samą drogą. Nie może się dowiedzieć, że tu byliśmy. To lepiej odstawmy na miejsce ten kubek. Tak więc wracamy na górę, odstawiamy kubek i zjeżdżamy. Aczkolwiek nie uratowaliśmy wilka. A to był podstawowy cel przyjścia tutaj. Robi się. Uratowanie wilka. No i dobra, góra, elegancko, jest kubanek. Dobra, jest kubanek, już go stawiamy. Kryj się. Nie jedź tam. Za chwilę nie będziesz o tym pamiętać. Ale ona go zabije. Nie, powstrzymamy ją inaczej. Zbyt długo od tego uciekałam. Źle z nią. Po prawdzie... to robię ci przysługę. Co komu w ogóle po duszy? To jeno kielich na ból. Prawie ci zazdroszczę. Okej, kocioł. Bez niego dusze jej się nie przydadzą. Ja ją zajmę, ty uwolnij wilka. Potem zniszczymy kocioł. Na pewno? Nie. Ale musimy wyjść. Ruszaj. Co? Papa?
zapomniałam już tak wiele. A ty nie dajesz się zapomnieć. Dobra, mamy dwa cele. Uwolnić wilka i zniszczyć kocioł. Zaczynamy oczywiście od wilka. Prowadziłaś kogoś? Loki! Oj, 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 ale sprytna skubana! Radź z mojego domu! Dobra, wysportowana. Ładnie. Tak jest! Uciekajcie! Na górę! Tędy do trzech. Dobra, lecimy. Lecimy za Angerbodą. Na pewno chcesz tam wrócić? Mówiłam ci, musimy. Słuchaj, drzewa! Kolejny zakręt, kolejna wspinaczka, jeszcze jedno piętro. Trzeba zniszczyć ten kocioł. Przeskoczysz? No jasne, że przeskoczę. Lecimy. Gdzie was wcięło? Chowacie się? Trzeba było tu nie przywrócić, zostać przy obrazach. Dobra, kocioł zbiera obrażenia. Elegancko. O ja pierdziele, ale nas siekła. Dobra, i co teraz? Co teraz? Dobra, góra. Dobra, kocioł! Kocioł! Kocioł nas interesuje. Dobra, pięknie. Sprawdzisz się jako chłopiec stajenny oczy. Zamilknę! Będzie dla ciebie takim dobrym tatusiem, że od razu zapomnisz o tym prawdziwym. Zamilcz! Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, kociołek zebrał obrażenia. Pocieszy. Dobra, nie trafiła. Dobra, uciekamy. Pięknie! Dobra, jedziemy. Nie! Odsuń się! Góra? Zdrowości z nas, giganci! Oboje! Tam jest świeca! Jeśli się trafię, może ogłuszę babcię! Ojojojojoj. Niedobrze. Dobra, podejdź jeszcze troszkę bliżej. Babciu. Wstyd mi, że jesteś. Dobra, jedziesz, młoda. Pięknie. Garnek wyhaczył. Nie zbliżajcie się. Zdrowie. Ej, 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 młody skacz. Skacz, skacz, skacz. Dobra. Rzucaj. A my ogarniamy garnek. Dobra, wskakujemy na blat. Zdrowie widziałem, ale jeszcze sobie ze zdrowiem poczekamy troszeczkę. Dobra. Ojojoj. Elegancko. Zestrzel, jeśli cię trafią! To powstrzyma jej magię! Strzelamy w kuleczki i... uciekamy. Dobra, pięknie. Jedziemy. Ładnie kociołek zbiera obrażenia. Dlaczego za wszelką cenę? Ale my liścia też żeśmy wyhaczyli. Nie zrobiłam ci. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Góra. I zapraszamy babcię koło świeczki. Poza tym nie mam nic. Dobra, lecimy na drugą stronę i jeszcze raz na drugą stronę. Co prawda młody miał przez hopkę polecieć, ale mu cholera nie wyszło. Dobra, garnek wyhaczył. Dobra, schodzimy na dół. Ojojojojojojoj.
Dobra, podejdź jeszcze troszkę. Dobra, garnek, elegancko. I lecimy do góry. Dobra, zdrowie. Pięknie. I znowu lecimy do góry. I powinna podejść tutaj pięknie. Elegancko. Jedziemy. Ładnie dostała z farbki. Młody, podnoś się, bo czasu nie ma. Dobra, jest garnek. Jedziemy. Elegancko. No i po kociołku. Coś ty narobiła! Ocaliłam cię! Powinnam była zrzucić cię wilkom, gdy tylko wyciągnęłam cię z twojej matki! Wam! Tylko... Pienocha! Nie! Chodźmy. Myślisz, że czegoś tu dokonałaś, droga wnuczko? Jesteś nikim! I nikt nie będzie o tobie pamiętał! Nawet twój Loki! Staniesz się zapomnianym rozdziałem w jego historii! Będzie zbyt pochłonięty opłakiwaniem swego ojca! Jeśli cię spotkam, pożałujesz, że nie zdechłaś jak matka! Jesteś pewna, że możemy ją zostawić? A jeśli będzie chciała cię odszukać? Przynosiła mi jedzenie. Co? Mówiła, że nic dla niej nie znaczy, ale... Czasami, kiedy się budziłam, znajdowałam obok paleniska kuchenek chleba. Upieczony tylko jej znanym sposobem. Ona nie jest potworem, wiesz? Pogubiła się. Przejdziemy się? Gryla. Dobra. Mamy dodatkowy wpis. Angerboda powiedziała, że Gryla się pogubiła i z tego co widziałem wynika, że ma rację. Nie może już odbierać dusz zwierzętom, ale to nie koniec jej historii. Mam nadzieję, że między nią i Angerbodą wszystko się ułoży. Angerboda zasługuje na wspierającą rodzinę, tak samo jak Gryla. No, rodzinę się ma, rodziny się nie wybiera. Nie było cię dłużej niż myślisz. A i teraz możemy przejść koło tej beczki. Pięknie. Angerboda. W porządku. Zdążyłam się przyzwyczaić. Kiedy dotrzemy na drugą stronę, będziemy w domu. No to co? Do dwóch wygranych? Atreusie. Ścigajmy się, no chodź. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, że chcesz się zrewanżować. Doceniam to, ale... Ej, ostatnio ja wygrałam. To chyba był remis. To nie był remis.
Dobra, młody w końcu do czegoś się przydaje i widać, że ewidentnie chce poprawić humor Angerbodzie. Zobaczymy, czy mu się uda. Masz przewagę. Raz, dwa, trzy, start! Dobra. Idziesz czy nie? No oczywiście, że znowu oszukuje. Możesz zapomnieć. Jedziemy. No proszę. No proszę, młody w końcu potrafi zmieniać formę. I przy okazji mu nie odbija. Dobra, lecimy. Pewnie teraz masz dużo lepszy bejt. Tylko się nie zapomnij. Naprawdę nasz mi znowu wygrać. Elegancko. Kuba na górą pędzi. Ładnie. Ładnie. Elegancko. Daleko, to ty na tych łamach nie pobiegniesz. Można by było powiedzieć, że łeb w łeb. Aczkolwiek ewidentnie wygrała. Trochę napocić. Napocić? Jechałaś na magicznym lisie. Loki, Atreusie, dziękuję. Przykro mi, że tak cię traktowała. Dzięki. No dobra, możesz już wracać do domu. Spotkamy się przy ołtarzu. Muszę stąd odejść? Dobra, mamy wpis o Ace'ie. Ace'a. Najpierw wilki, później jak, a teraz magiczny lis o ogromnych uszach. Angerboda ma całe mnóstwo zwierzęcych towarzyszy. W trakcie naszego wyścigu Ace'a była szybka, nieziemsko szybka, nawet z Angerbodą na grzbiecie. Deptałem im po piętach, a mimo to przegrałem. Dobrze jednak było odzyskać pełną kontrolę nad moją postacią wilka. Musiałem tylko pomyśleć o tym, co musi czuć Angerboda, jak kurczowo trzyma się współczucia, czy czegoś takiego, żeby panować nad gniewem. Ciekawe, czy ojciec robi to w ten sam sposób. No w sumie wystarczyłoby tylko zapytać Kratosa i zapewne byś otrzymał młody odpowiedź. Ale nie uczyniłeś tego, więc nie wiesz. Nie chcesz. Twoja przepowiednia nie mówiła, kiedy masz odejść. Moja przepowiednia. Okej. Tak więc kończymy zabawę w Żelaznym Lesie. Obiegniemy go sobie jeszcze na szybciutko. Tutaj mamy wiaderko. Jak szukać jedzenia, jak biegać. Trzymam je tu, bo same nie zdołają przetrwać. Ale dzięki tym kulkom mógłbyś... Nie. Przepraszam. Po prostu... To wszystko. Cała ta przepowiednia. To zbyt wiele. Zebrałeś wcześniej trochę zieliwek, prawda? Jeśli chcesz, możesz nakarmić zwierzęta. No raczej. Zieliwek trochę mamy, tylko jak je, kurde, nakarmić? Dobra, warsztat. Interesuje mnie jedna rzecz, mianowicie... Możemy ulepszyć szpona i oczywiście to zrobimy. Pięknie. No i na trzeci poziom już nie możemy. Ale ulepszony szpon to samo szczęście, moi drodzy. Dobra, jedziemy dalej. Jest kolejne wiaderko. Hej, dzięki, że chciało ci się zebrać te wszystkie zieliwki. Zwierzęta są ci wdzięczne. I ja też. O, zieliwki już wrzucone. Nie ma za co. Było miło. Fajnie było posłuchać o tym, jak się różnią. Zależy ci na nich, co? Tak. No i dobra. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak tylko obejrzeć nasz malunek. Wciąż w to nie wierzysz, prawda? Nie mogę. Może jestem głupi. A może... Tak bardzo zależy ci na ojcu, że nie godzisz się z myślą, że mógłby zginąć. Chodź.
Muszę ci coś pokazać. Lao Fei? Moja matka? Niestety jest pusta, ale... Wiem, jak to jest. Stracić rodzica. Stracić oboje. Twoja mama odeszła, ale ojciec... Nadal masz czas. Pożegnaj się. Wiem, co chcesz powiedzieć. I doceniam to. Serio. Ale... Nie wiem. Nie może być tak, że nasz los jest już z góry przesądzony. Co będzie z tobą? Nie wiem. Jak mówiłam, kiedy odejdziesz, moja rola się skończy. Więc mógłbyś zostać. Twoja rola nie musi się skończyć. A co ty zrobisz? Nie wiem. Ale nie pozwolę ojcu zginąć. Muszę wrócić. Dobrze. Gwiazdy są tu inne. Nie. Ty jesteś inny. Zobaczymy się jeszcze. Ściśnij kulkę. Nie chcesz jej zgubić. Dom. Myśl o nim. Powtarzaj. Dom. 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 O tak? Nowy dom! Nowy dom! Nowy dom! Mamy smurfy, a młodemu ewidentnie nie pyknęło.
Ej, kolego. Dobra, zdrowie. Ej, nieładnie, bardzo nieładnie. Dobra, finisher. Pięknie. Gdzie są kolejni przeciwnicy? Wrócę do Sindriego i dowiem się, jak ocalić. A to byli wszyscy już. Żelazny Las i Angryboda muszą pozostać sekretem. W co ja się wpakowałem? Dobra, mamy powrócić do domu Sindriego. I uczynimy to. Oczywiście, że to uczynimy. Gdzie jest bramka? Tu jest bramka. Tu jest bramka, jednak samą bramkę uruchomimy już w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!